Cześć, witam bardzo serdecznie na kanale Fitness bez Ciemy i nasz kolejny odcinek z serii Zdrowe Biodra. Delikatnie rozciągamy, to już będzie ostatni odcinek, także możecie dopasować do swoich własnych możliwości. Zacznijcie najlepiej od odcinka pierwszego, a kiedy poczujecie, że te mięśnie już się porozciągały i macie większy zakres ruchu, no to macie jeszcze drugi i trzeci odcinek. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy w pozycji stojącej, stopy szerzej niż szerokość barków. Lekko uginamy kolana i będziemy się kołysać na boki. To nie tylko na biodra, ale również na kolana i na kostki. Takie ćwiczenie rozciągające mięśnie, wzmacniające stawy. Trzymamy sylwetkę jak najbardziej wyprostowaną, ściągamy barki, łopatki do tyłu, żeby klatka piersiowa była ładnie wyciągnięta do przodu. Dobrze jest połączyć ruch z własnym oddechem. Wdech na jedną, wydech na drugą stronę. Teraz będziemy ruszać biodrami, tak jak w poprzednich odcinkach. To jest takie bardzo delikatne, ale super skuteczne ćwiczenie przygotowujące stawy biodrowe. To jest dosyć specyficzny staw i trzeba dobrze mięśnie przygotować, zanim zaczniemy tutaj z nimi pracować. Drugą stronę, kolana ugięte. Staram się trzymać pięty cały czas płasko na macie. Teraz lekko na boki, też z poprzednich odcinków, tylko nie na siłę, żeby aż tutaj czuć na maksa, że się rozciągają mięśnie, tylko tak lekko kołyszemy biodrami z boku na bok, ale nie forsując zbyt mocno. Czujemy, że zakres ruchu jest większy, ale robimy tak na 80%. Super. Jeszcze dwa razy, dwa i jeden. Świetnie. Teraz ustawimy sobie lewą nogę, wasza lewa noga z przodu i przy wdechu nogę odstawiamy do boku. Przy wydechu krzyżujemy, no w zależności jaki zakres ruchu macie w tym stawie biodrowym. Co jest ważne? Jeżeli tego zakresu ruchu nie będzie, a mimo wszystko będziecie próbować, to zauważycie, że cała sylwetka będzie się Wam obracała w prawą stronę. To znaczy, że ruch nie idzie już z zestawu biodrowego noga, tylko przekręcają się biodra, no a z biodrami najczęściej cały nasz kręgosłup i również górna część ciała. Także pilnujemy, jak ustawione są nasze barki. Czy nasze biodra i barki, klatka piersiowa, są cały czas skierowane do przodu, czy właśnie próbujemy za bardzo i sylwetka już nie jest w tej pozycji, co chcemy. To jest najważniejsza rzecz, bo ten zakres ruchu może być dużo mniejszy. Może tylko jesteście w stanie postawić tę nogę przed prawą. Każdy z Was musi sprawdzić, na ile macie tego tej mobilności w biodrze i dostosować do siebie. Wdech, noga do boku, wydech po drugiej stronie. Wdech i wydech. Może jeszcze dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Świetnie. Teraz to samo z prawą nogą. Zawsze Wam będę przypominać, że z reguły jedna strona jest bardziej rozciągnięta, czyli będzie większy zakres ruchu, a ta druga jest wtedy silniejsza. Jeżeli zauważycie, że ta różnica jest rzeczywiście dosyć spora, to zacznijcie następny raz te ćwiczenia od strony,
która jest mniej rozciągnięta, gdzie ta noga nie ma takiego zakresu ruchu, czy biodro, zrobić kilka powtórzeń na drugą stronę i wrócić do tej strony, która wymaga więcej czasu. Nie robić tylko na jedno, bo to wtedy znowu możecie odwrócić sytuację, tylko wykonujemy te ćwiczenia na obie, ale więcej powtórzeń na tą stronę, która wymaga na to więcej czasu naszego poświęcenia. Wdech noga na zewnątrz, wydech na drugą stronę. Może jeszcze dwa powtórzenia, wdech i wydech. Wdech i wydech. Następne ćwiczenie możecie wykorzystać do tego ćwiczenia coś do podparcia, jeżeli nie macie zbyt dobrej równowagi. To może być ściana, stół, krzesło. Ja zrobię bez, bo nie potrzebuję, ale jeśli ktoś te mięśnie, szczególnie właśnie tutaj te biodrowe, są słabe, no to ten balans też nie będzie taki łatwy, więc my pracujemy tutaj nad naszym biodrem, więc jeśli potrzeba, to się podpieramy. Unosimy tak dosłownie tylko nad ziemią naszą lewą nogę i przy wdechu znowu tylko ruch samej nogi na zewnątrz i wydech już tylko do przodu. Wdech i wydech. Żeby utrzymywać dobrze równowagę i prawidłowo pracować mięśniami, to musicie mocno ściągać mięśnie pośladków, szczególnie przy tym ruchu kolana do tyłu. Wdech i wydech. To jest bardzo dobre ćwiczenie na poprawę mobilności bioder, na wzmocnienie mięśni, szczególnie właśnie pośladków, i również rozciągamy wewnętrzną część uda, wzmacniamy przednią. To ćwiczenie ma bardzo dużo korzyści dla Was. Wdech i wydech. Pracuje również prawa noga, kostka przede wszystkim. Wdech i wydech. Może jeszcze trzy powtórzenia w wersji trudniejszej. Kolano już jest prawie w linii z biodrem. Wdech i wydech. Jak widzicie, sylwetka w dalszym ciągu skierowana do przodu. Nam chodzi tylko o ruch nogi zestawu biodrowego. Ostatni raz. Wdech i wydech. Zmienimy stronę. Mocno najpierw napinamy lewy pośladek, kiedy unosimy prawą nogę, i znowu przy tym ruchu prawy pośladek też mocno ściągnięty. Wdech, wydech do przodu. Jeżeli macie dobry balans i ta noga wędruje dosyć daleko do boku, prawie z linii z barkami i biodrem, to kolano wyżej wtedy. Wdech i wydech. Ostatnie trzy powtórzenia, jeśli możecie. Trzy, dwa, jeden. Zmienimy pozycję w leżeniu na plecach. Najpierw ze skrzyżowanymi nogami, kolana blisko ciała, można dłonie oprzeć, jeżeli te kolana są wysoko, lub jeśli blisko klatki piersiowej, to można nawet tutaj przedramiona zapleść. Zostajemy w pozycji bez ruchu, albo jeśli czujecie, że to ten ruch dodatkowo Wam pomaga rozciągać te mięśnie więcej, no to kołyszymy się na boki. Ale staramy się przy tym, żeby głowa i barki były jak najbardziej rozluźnione. Wracamy do pozycji wyjściowej. Łapiemy za lewą nogę, tak tutaj przed kolanem. Unosimy prawą. Może być ugięta w kolanie. I przy wdechu sprawdzamy, na ile możemy tą nogę odciągnąć do boku. Przy wydechu powolutku wracamy do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Jeśli tego zakresu ruchu
w nodze nie ma, a wy będziecie się starać, to zrobicie. Tylko co? Cała lewa strona jest już uniesiona. Ciało działa jak waga. Kiedy nie ma z mobilności w stawie, no to przenosi się ciężar ciała. Ta noga może być niżej, tylko jeżeli lewa strona cała, bark i bok i pośladek, jest dalej w tej samej pozycji. Plecy, lewa, prawa strona na podłodze. Przy wdechu noga do boku, przy wydechu unosimy. Ten ruch najlepiej, gdy będzie taki płynny w obu kierunkach. Tu nie tylko rozciągamy wewnętrzną część uda i poprawiamy zakres ruchu w biodrze, ale również wzmacniamy całą nogę, górną część naszej nogi. Pracują również mięśnie brzucha i przednie, i boczne. Jeśli możecie, to jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2 i 1. Zmieniamy stronę, łapiemy za prawą, lewa noga do góry. Też może być ugięta w kolanie, wtedy jest łatwiej, nie jest wtedy taka ciężka. Jak jest już wyprostowana, to raz, że muszą być mocno rozciągnięte tylne mięśnie tylnej nogi, a po drugie ta noga, no ma się wrażenie, że ona więcej waży, bo jest dłuższa. Tak to działa. Jak ugniecie, to jest to wersja łatwiejsza. Kiedy jest wyprostowana, jeśli możecie wyprostować, to wtedy uaktywniamy więcej mięśni. Cały czas pilnujemy, że przeciwna strona, teraz to jest wasza prawa, nie unosiła się. Wdech, wydech, unosimy nogę do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Może jeszcze 3 powtórzenia, jeśli możecie. 3, 2 i 1. Super. Znowu nogi skrzyżowane. Dłonie lub przedramiona, to już wiecie, która wersja bardziej wam odpowiada, bez unoszenia głowy, bez unoszenia barków. Wracamy do pozycji wyjściowej. Prawa noga wyprostowana na ziemi. Lewą możemy sobie oprzeć pod kolanem lub nad kolanem, żebyście stopy nie kładli czy kostki bezpośrednio na stawie kolanowym. To musi być poniżej lub powyżej. I próbujemy ciągnąć te nasze kolano no na tyle, ile dacie radę, będziecie czuli, jaki jest zakres ruchu. I znowu, jeżeli nie ma tutaj tej mobilności, to ruch można wykonać. Da się, ale wtedy prawa strona, bark, cały bok i pośladek jest uniesiony. Pokażę wam to z drugiej strony. W tą stronę. O. Kiedy ja nie mam zakresu, żeby te kolano pracowało, żeby tu w stawie biodrowym noga wykonywała ruch, tylko tu mam maks, ale ciągnę kolano, to dam radę dociągnąć. Ale tu zobaczcie, już nie pracują te mięśnie, co chcę. Ciało zbalansowało. Na to musicie zwrócić uwagę. Także wracamy do tej naszej lewej nogi. Przy wdechu unosimy, przy wydechu próbujemy ciągnąć w dół. Wdech i wydech. Druga rzecz, możecie wyciągać zbyt mocno klatkę piersiową do góry i wyginać kręgosłup. Tu można następować przechylenie bioder do przodu. Tu łatwo to sprawdzić. Jeżeli jesteście w stanie włożyć dłoń albo nawet całe ramię, no to ta pozycja nie jest właściwa. My próbujemy ten dolny odcinek pleców, nasze lędźwie, mieć jak najbliżej
podłogi. Tu może być mały łuk, ale nie na tyle, żeby przełożyć dłonie. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne. Jeśli nie, proszę piszcie w komentarzach. Mogę nakręcić taki bardziej instruktażowy ze zbliżeniem filmik, jak to ma wyglądać, bo to jest bardzo ważne. Zróbmy na drugą stronę, czyli lewa noga jest wyprostowana lub lekko ugięta, ale chodzi o to, żeby była na ziemi. Znowu, dla osób, które mają te mięśnie bardzo przykurczone, to będzie niżej, nawet bliżej kostki. W ten sposób pracujemy. Jeżeli to kolano schodzi nisko, to możemy tą stopę ustawiać wyżej, ale unikamy stawu kolanowego. Wdech, kolano skierowane do góry. Przy wydechu czujemy, jak pracują mięśnie prawej nogi. Ale lewy bok tak jakby był przyklejony do podłogi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa powtórzenia. Super. Obrócimy się na bok i zmienimy pozycję na czworaka. Jeszcze jedno ćwiczenie dzisiaj. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Ustawiamy nasze prawe kolano zaraz za naszą dłonią i lewe powolutku przesuwamy do tyłu. Tu jest ważne, żeby kolano było na ziemi, żebyście nie przekręcali stopy, bo wtedy tracimy ustawienie prawidłowe naszej lewej nogi i ciężar ciała przechodzi tutaj na prawą stronę, co będzie utrudniało rozciągnięcie tych mięśni, które chcemy. Czyli kolano bezpośrednio na ziemi, stopa jak najbardziej płasko. Ktoś może mieć w ten sposób, bo mięśnie są nierozciągnięte, ale próbujemy, żeby te palce były skierowane właśnie do tyłu. I ciężar ciała staramy się przenosić na lewą stronę, czyli unosimy te biodra. Ja już nie siedzę teraz na tej pięcie, tylko biodra mam przechylone do lewej strony. Ja Wam to pokażę jeszcze z tej strony, żeby było widoczne. W tym samym kierunku. W ten sposób pracujemy. Po prostu kołyszemy się. Od prawej przy wdechu do lewej na wydechu. Wdech i wydech. Czyli siedzimy na pięcie, albo biodra może są wyżej, może nie jesteście w stanie jeszcze usiąść na tej pięcie, nie szkodzi. Po to mamy tutaj te dłonie, żeby podpierać ciężar ciała. Pilnujcie głowy, żeby nie opadała, tylko patrzymy najlepiej przed siebie. Będą wtedy uaktywnione prawidłowo mięśnie karku. Jeżeli ktoś jest bardziej rozciągnięty, to już się nie kołysze, tylko przekłada tą prawą nogę, stopę do lewej strony. I wtedy może próbować dociągnąć lewe biodro do pięty. Znowu Wam to pokażę z przodu. Jeśli potrzebujecie, zróbcie sobie przerwę, wróćcie do pozycji na kolanach, żeby nie było to zbyt długo, jeśli nie dajecie rady. W ten sposób tu przekładamy. Może być bliżej uda lub bardziej na zewnątrz. Im bardziej rozciągnięte mięśnie, tym jesteście w stanie tą stopę wysunąć do przodu. I znowu kołyszemy się. Można spróbować, ale jeżeli czujecie, że za dużo, czujecie tego rozciągania, jest zbyt mocne, nie jest takie komfortowe, no to jednak z tą stopą wzdłuż ciała będzie na początku lepsza opcja. Jeśli ktoś bez problemu w tej pozycji jeszcze może zostać, to próbujemy zejść niżej z klatką piersiową na przedramionach. Albo nawet robimy pięści, jedna na drugiej, opieramy sobie czoło i możecie w tej pozycji zostać. Pokażę Wam to z drugiej strony. Kilka opcji, spróbujcie, sprawdźcie, która dla Was jest najwygodniejsza, bo to o to chodzi, żeby było wygodnie. Jeżeli za mocno próbujecie, to mięśnie się nie rozluźnią, one się jeszcze bardziej będą spinać.
A to nie ułatwi rozciągnięcia mięśni, wręcz przeciwnie. Może być nawet skurcz w nodze. Jeśli jesteście gotowi, to zmieniamy pozycję dłonie, stopa, żeby unieść biodra i zmieniamy stronę. Najpierw napięcie, kołyszemy się w przeciwnym kierunku, patrzymy do przodu, barki na dół. Możecie kontynuować albo próbujemy właśnie. Znowu tą stopę do przodu. Jeżeli będzie jakikolwiek dyskomfort w kolanie lub w kostce, to wrócić do poprzedniej opcji. A jeśli czujecie, że ta pozycja jest rzeczywiście bardzo wygodna, no to schodzimy niżej. Wtedy już ciężar ciała bardziej na stronę naszej pięty, tak żeby unieść biodro ugiętej nogi. Powoli oddychamy. Powolutku wracamy. Jeśli chcecie, możecie pozostać dłużej. Kto jest gotowy? Znowu do pozycji na czworaka. I już teraz tylko skończymy w pozycji dziecka. Stopy razem, kolana troszkę szerzej. Jeżeli jesteście mocniej rozciągnięci, to kolana dużo szerzej, skierowane na zewnątrz. Znowu można tutaj podeprzeć nasze czoło na pięściach lub na płaskich dłoniach, żeby zejść niżej. Lub rozciągnąć jeszcze bardziej biodra, ale również klatkę piersiową. Możecie spróbować i sprawdzić. Im niżej klatka piersiowa, tym głębsze rozciąganie nie tylko bioder i pośladków, ale również barków i ramion. Starajcie się nie opierać czoła na ziemi. Dobrze jest jednak tą głowę kilka centymetrów trzymać nad podłogą. Znowu po to, żeby nam pracowały mięśnie karku. I powolutku do pozycji na czworaka i wstajemy. To tyle na dzisiaj, na zdrowe biodra. Zapraszam na tydzień już na nowe ćwiczenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek bardzo Wam się podobał i jest dla Was przydatny, jeżeli znacie kogoś, kto też ma problemy z biodrami, dużo chodzi, dużo biega lub jeździ na rowerze, to jednak przy pracy, używając tych samych mięśni, one się wzmacniają, ale zakres ruchu w stawach bardzo się zmniejsza. Polecajcie odcinki, niech też się rozciągają, bo to jest najlepszy sposób, żeby uniknąć jakichkolwiek kontuzji, a tego nikt z nas nie chce, bo potem trudno wrócić znowu do tego naszego regularnego ćwiczenia. To tyle na dzisiaj, czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze, zawsze naprawdę bardzo miło mi czytać, że są te ćwiczenia dla Was przydatne, że je lubicie, że Was motywują, bo to mnie też motywuje do kręcenia nowych odcinków dla Was. Życzę miłego weekendu i zobaczymy się już za tydzień. Pa!